A tu jest pan, zgubiłam się. Widzicie, kochani, jest to tak duży obiekt, że o mało co się nie zgubiłam. Jestem siostra Diana, jestem tutaj w Płocku 1,5 roku, a nasze Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia buduje Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego już od ponad 6 lat. Jest to miejsce szczególne, ponieważ tutaj Jezus objawił się siostrze Faustynie po raz pierwszy. Nie wiem, czy byliście w sanktuarium, dlatego chciałam was zaprosić, abyście razem ze mną obejrzeli to szczególne miejsce. Chodźcie! Kochani, chcę was teraz zaprosić do bardzo ważnego miejsca w naszym sanktuarium. Jest to teren budowy, dlatego pozwólcie, muszę uważać, jak stąpam. Zbliżamy się do miejsca objawienia Pana Jezusa Miłosiernego, świętej siostrze Faustynie. Miejsca pierwszego objawienia, które wiązało się z prośbą Jezusa, która wyraził do siostry Faustyny takimi słowami: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Było to dokładnie 1931 roku, a więc prawie 91 lat temu. Tutaj w przyszłości będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tu dawniej były drzwi i tu było wejście do tego sklepiku, gdzie siostra Faustyna sprzedawała chleb. Było to miejsce niedostępne dla pielgrzymów, ale z racji budowy na chwilę obecną przez parę miesięcy będzie tutaj nasza księgarenka, sklepik z dewocjonaliami. Także, kochani, będziecie mieć możliwość wejścia do miejsca, gdzie dosłownie, dokładnie siostra Faustyna sprzedawała chleb mieszkańcom Płocka. To teraz jesteśmy wewnątrz tego budynku, który przed chwilą widzieliście na zewnątrz. Teraz jesteśmy w trakcie tutaj tworzenia sklepiku, dlatego jest taki artystyczny nieład. Ale wierzę też, że jak siostra Faustyna kończyła sprzedawać chleb, to po całym dniu też było dużo do sprzątania. Jak mogliście, kochani, zobaczyć, sanktuarium jest jeszcze w stanie surowym. Niestety pandemia pokrzyżowała nam plany i zbieranie funduszy. Dlatego zorganizowałyśmy na portalu udasie.pl zbiórkę finansową. Dlatego jeżeli chcesz nam pomóc w dokończeniu budowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, zapraszam Cię do wsparcia. Wierzę w to mocno, że wspólnymi siłami możemy dokończyć budowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.